Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj poniedziałek, 24 dzień października. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Nie najlepsze zakończenie tygodnia na polskiej giełdzie. WIG 20 i szeroki indeks WIG straciły na zamknięcie około 1%. Gorzej poradził sobie indeks średnich spółek. WIG 40 stracił 1,7%. Najlepszy z kolei okazał się indeks małych spółek SWIG 80, również jednak zamknął się na minusie około 0,5%. Wszystko to przy relatywnie niskich obrotach. Jak na polską giełdę wyniosło ono dla całego rynku około 700 milionów złotych. Najchętniej handlowano akcjami PKN Orlen, który dzisiaj znajduje się już poniżej granicy 50 zł za akcję na chwilę obecną. Podsumowując, cały tydzień pozytywnie wyróżniły się polskie banki. mBank zyskał prawie 22% w skali tygodnia, z kolei Santander Bank Polska prawie 12% w skali tygodnia. Po drugiej stronie słaba energetyka i PG ze stratą na poziomie 11%. Nie najlepiej też sektor odzieżowy. CCC straciło na zamknięciu zeszłego tygodnia, w ciągu ostatniego tygodnia, około 7%. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła wyraźne ożywienie i odbicie. Wzrosty były notowane we wszystkich trzech głównych indeksach, czyli Dow Jones, S&P i Nasdaq, i były umiarkowanie równe, około 2,4% na zamknięciu. Warto zwrócić uwagę, że wzrosty następowały m.in. po zamknięciu parkietów europejskich, co dzisiaj też ma przełożenie na otwarcie w Europie. W skali tygodnia indeksy amerykańskie zyskały od 4 do 5%. Pozytywnie w czasie piątkowej sesji wyróżniły się amerykańskie banki. Z kolei spadkami dzień zakończył Snap, który opublikował wyniki, które nie sprostały oczekiwaniom. Snap stracił ponad 25%, 16% na minusie zamknął się też Twitter. Dzisiaj w Azji większość indeksów na zielono, poza Chinami. Tutaj mocne spadki, mimo nawet dobrych danych makroekonomicznych, które zostały przedstawione. Analitycy wskazują, że dzisiejsze spadki mogą być powiązane z zamknięciem posiedzenia chińskiej partii komunistycznej, które miało miejsce w weekend. Dzisiejszy komentarz rozpocznijmy ze spółek od CCC i propozycji zmiany warunków emisji do 14 milionów akcji. Propozycję składa spółka Ultra, która jest akcjonariuszem CCC. Chcą zwołania nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia na 17 listopada w sprawie właśnie emisji do 14 i zmiany emisji do 14 milionów akcji serii L i M. Spółka Ultra chce, żeby emisja nastąpiła po cenie 36,11 zł, a kto obejmie tą emisję akcji, zdecydowałaby budowa księgi popytu. Jak zmiany kształtują się w porównaniu do wcześniejszych projektów? Wcześniejsza propozycja zakładała po pierwsze mniejszą cenę emisji, 35,16 zł, prawie złotówkę mniej, a po drugie w tym wypadku ta emisja byłaby subskrypcją prywatną i wszystkie akcje miałyby objąć Ultra. CCC znajduje się blisko granicy omawianych poziomów. Piątkowe zamknięcie to poziom 35 zł za akcję. Drugi dzisiaj sektor energetyczny. W weekend minister aktywów państwowych i wicepremier Jacek Sasin, także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odbyli wizytę w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych i rozmawiali w sprawie wyboru zagranicznego partnera dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Konstruktywne rozmowy odbyły się z minister energii USA. Jacek Sasin podkreślił, że Westinghouse, czyli spółka amerykańska, ma duże szanse na wzięcie udziału w tym projekcie i podpisanie stosownego kontraktu. Minister Moskwa dodaje, że decyzja ma zostać podjęta do końca roku. Zależy tutaj polskiej stronie oczywiście też na czasie. Przypomnę w tym momencie jeszcze, że niedawno w mediach pojawiał się temat drugiej elektrowni jądrowej, która miałaby powstać w Polsce. W tym wypadku mówi się o projekcie z Koreą Południową, a z polskiej strony uczestniczyły w tym m.in. PGE oraz ZEPAK. Są to oczywiście informacje nieoficjalne, przedstawiane jednak przez media. Sektor energetyczny radzi sobie bardzo słabo w ostatnich tygodniach.
Bank Millennium dzisiaj rano przedstawił wyniki za trzeci kwartał 2022 roku. Wyniki, które są obciążone zdarzeniami jednorazowymi. Między innymi ponad miliard złotych straty netto w trzecim kwartale. Wynik odsetkowy oraz wynik z prowizji były praktycznie zgodne z konsensusem analityków. Ten pierwszy wyniósł ponad 1 270 000 000 złotych, wynik z prowizji to prawie 180 milionów złotych. Bank informował wcześniej o obciążeniach, m.in. kosztem wakacji kredytowych, które z góry zostały ujęte w ramach wyników za trzeci kwartał i wyniosły 1 423 000 000 złotych. Bank utworzy też rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami w walutach obcych. Chodzi tutaj oczywiście o sprawy związane z frankowiczami. Tutaj tego typu rezerwa wyniosła 447 milionów złotych. I na koniec Tauron. Tauron, który poinformował, że podpisał warunkową umowę sprzedaży Tauron Wydobycie. Przejąć Tauron Wydobycie ma Skarb Państwa za symboliczną złotówkę. Tauron podkreśla, że wartość bilansowa netto posiadanych akcji w Tauron Wydobycie wynosi 0 zł. Do przejęcia ma dojść jednak nie wcześniej niż 31 grudnia bieżącego roku. Tauron, tak jak sektor energetyczny, do którego należy, od kilku tygodni zachowuje się bardzo słabo, nawet w stosunku do słabego ogólnego rynku. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem i życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.